Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj farma PETA Bronze. Jak się kurwa nazywa? Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj farma PETA. Jakby mogło być inaczej? Bronze Whelpling to jest dzisiejszy główny temat i właściwie. I właściwie muszę Wam powiedzieć, że. Znajdujemy się w Blasted Lands. Farma dosyć spoko, bo generalnie wszystko odbywa się na takim małym polu. Jedynym minusem jest to, że. Dobra, dwa minusy są. Przede wszystkim te mobki są na 90 levelu, więc jeżeli macie mniejszy level, no to tam nie za bardzo pofarmicie. Dodatkowo te mobki spawnują się im szybciej je zabijacie, czyli jeżeli jesteście mało mobilną klasą, gracie. No to może wam być ciężko, więc fajnie się jest właśnie zgrupować tutaj w kilka osób i wtedy sobie pofarmić. Oczywiście ja używam makro, ale i będzie ono w opisie. I co jeszcze? No pet nie jest zbytnio drogi, około 10 tysięcy golda, ale z drugiej strony farmi się go bardzo prosto i w miarę szybko, więc może też to być takim powodem, dla którego ta cena jest niezbyt wysoka. No i generalnie można powiedzieć, że to tyle, tak? Jeszcze chciałbym Was zaprosić do gildii, jeżeli ktoś mnie nie jest, Prospectors of Gold. Jest to gildia tam kilku twórców, między innymi moja, czy tam Klina, Nexosa, tak? Pusio X Nirvana, Maxi, Buły, także zapraszam Was serdecznie. Jest ona na Burning Legionie, po stronie Hordy, także jeżeli Was tam nie ma, no to zapraszam Was. No i co? No i to wszystko w tym krótkim filmie. Oczywiście życzę Wam szczęścia, żebyście sobie zdropnęli tego smoczka, tak? I żebyście na tym oczywiście zarobili. Dzięki serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało i do zobaczenia następnym razem. Cześć!